to nie mówię nic przeciw ukochanemu panowi Grzegorzowi Braunowi. Całą duszą jestem przy nim, ale nas obowiązuje też pewna strategia. Jestem za was, dzieci, odpowiedzialny. Wy nie wiecie, to jest krzyż dowodzenia tak ukochanym ruchem i tak gorliwymi. Nie mam do nikogo żalu, że poparli pana Grzegorza, że zbierali podpisy dzieci. To był jedyny, który opowiadał się oficjalnie po Bogu, dał wam nadzieję inkarnacji. Ale żeby przejąć władzę, trzeba mieć machinę, kasę, media i wychowanych ludzi, których by później dać na stanowiska w państwie do rządzenia. Kapujecie? My są 5 lat razem. Zobaczcie, ile mamy problemów z rządzeniem i kierowaniem pustelni. Wszyscy chcecie dobrze, a ja wam pokazuję, są 2 wyjścia, 2 oferty. Nigdy nie wybieracie mojej. Zauważyliście to? A gdzie teraz dogodzić wszystkim Polakom? Dlatego na 2. turę wyborów, moi drodzy, obliguję, wszyscy idziemy. Na kogo głosować? Tam, gdzie na ścianie widzieliście krzyż. To jest proste. Stajemy przed wielką bitwą. Tu zaznaczam wszystkim. Nie mam do nikogo żalu, tylko pokazuję, w jakich warunkach się znajduję i trzeba umieć oceniać pewne sytuacje. Czapki z głów przed ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Gdyby jego nie było i nie było jego dzieła, Polska byłaby już dawno rozszarpana. Przynajmniej spróbujmy opóźnić ten proces. Może Bóg coś sprawi, że się wydarzy. To jest cała nasza nadzieja.